Hejka kochani, z tej strony Ania, witam was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam was na test nowości Maybelline, w których sprawdzimy sobie między innymi ten nowy podkład Superstay Skin Tint. Jestem go bardzo ciekawa, mam też nową maskarę i różowy korektor, który ostatnio stał się dosyć popularny. Do tego też sprawdzimy sobie kilka kosmetyków z L'Oreala, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one wszystkie się sprawdzą, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Powiem wam, że kupno tych nowości z Maybelline nie należało do najprostszych. Ja już w pewnym momencie myślałam, że cały wszechświat się po prostu przeciwko mnie nastawił i mam wam tych kosmetyków nie testować, bo wyobraźcie sobie, co się stało. One ogólnie były dostępne na Hebe, no i chciałam je stamtąd zamówić, bo była też na nie akurat promocja. No i wiecie, składam zamówienie, zadowolona, czekam, anulowali mi je. Ale nie poddałam się, bo zobaczyłam, że są na stronie, więc zamówiłam je po raz kolejny. Również mi je anulowali. Uznałam, że nie wiem, może mam jakiegoś bana, więc poprosiłam Beatę, żeby je zamówiła. Również je anulowali. I promocja się skończyła. Tak, nie wymaga to komentarza. Ale tak wiecie, nie dawało mi to spokoju i zaczęłam jeszcze tych kosmetyków szukać na drogeriach internetowych i znalazłam oczywiście korektor oraz tę maskarę, jeszcze taniej niż były w Hebe, więc się bardzo ucieszyłam. A jeżeli chodzi o podkład, to zamówiłam go z Hebe, bo tylko tam był na obecną chwilę dostępny. Więc tak, przetestujemy sobie dzisiaj te kosmetyki i zaczniemy od maskary. Jest to jakaś nowość, ja jej wcześniej nie widziałam. Nazywa się The Pulse is Surreal i kosztuje około 50 zł. Ma tworzyć spektakularny efekt sztucznych rzęs i wyraźnie je podkreślać. Tuż ma dodawać objętości, wydłużać i być długotrwały. Ma również nie osypywać się w ciągu dnia i nie odbijać na powiece. Ma on dosyć dużą, taką prostą szczoteczkę, ale bardzo podoba mi się jego opakowanie, bo jest takie urocze, liliowe i na pewno rzuca się w oczy tym swoim kolorem. I wiecie, mi osobiście Maybelline się raczej kojarzy z takimi dobrymi maskarami, więc od tej będę troszeczkę więcej wymagać. I przejdziemy sobie do aplikacji jej na nasze rzęsy. Ma ona zapewniać efekt sztucznych rzęs, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie na moich wyglądało. Bo ja wiem, że ja teraz wyglądam, jakbym w ogóle rzęs nie miała. Ale spokojnie, one tutaj są, nawet nie są najkrótsze, tylko mam je po prostu bardzo jasne. A też przez ostatni czas nie robiłam na nich henny, więc dlatego mamy taki, a nie inny efekt. Przejdźmy sobie do nałożenia go na moje rzęsy. W tym momencie, jak możecie zobaczyć, ta szczoteczka jest dosyć duża, tak jak wam mówiłam. Rzęsy w tym momencie są bardzo ładnie rozdzielone, ale zobaczymy, jak to będzie za chwilę. Na razie ten efekt jest taki, no, normalny, zwykły. Zobaczymy, jak trochę sobie nad tym popracujemy, no bo jak na razie ja bym nie powiedziała, że to jest efekt sztucznych rzęs. Dlatego teraz dołożymy sobie drugą warstwę i jeżeli o nią chodzi, to już tutaj w tym momencie mogę zobaczyć takie troszeczkę większe pogrubienie tych rzęs. One są faktycznie trochę wydłużone. Ale czy to jest aż tak bardzo spektakularny efekt? No nie wiem. Zaraz się przekonamy, jak sobie zobaczę różnicę i pomaluję jeszcze dolne rzęsy. Na razie jest to taki normalny, zwykły tusz. Podoba mi się też to, że mimo tego, że ta szczoteczka jest taka dosyć duża, to bez problemu jestem w stanie dotrzeć nią do tych mniejszych rzęsek, które tu mam. No i efekt na górnych rzęsach prezentuje się w ten sposób. Tak jak teraz patrzę, to uważam, że nie ma źle, ale przejdę sobie teraz do nałożenia go na dolne rzęsy i zrobię tak samo jak na górnych rzęsach, dołożę sobie po prostu drugą warstwę, żeby jeszcze trochę bardziej zwiększyć jej intensywność. Jeżeli chodzi o poziom czerni, to mi się bardzo podoba, bo jest taki dosyć konkretny i teraz możecie sobie zobaczyć różnicę pomiędzy okiem, które jest pomalowane i które jest niepomalowane. Wydaje mi się, że jest znacząca. A tak ta różnica wygląda z bliska i powiem wam, że ten efekt na rzęsach jest faktycznie taki dosyć spektakularny. Przy dwóch warstwach uważam, że faktycznie jest tutaj konkretny na różnica i bardzo ładnie to wygląda, mi się podoba, że rzęsy są ładnie rozdzielone i co najważniejsze podkreślone i ten poziom czerni jest naprawdę konkretny. Myślę, że w momencie, w którym chciałabym tutaj nałożyć już trzecią warstwę, to zrobiłoby się tutaj dosyć sporo grudek i mogłoby to wyglądać nieciekawie, więc myślę, że dwie warstwy są takie optymalne, żeby to wyglądało, wiecie, tak fajnie, dobrze i nie przesadzenie. Ej, serio, zobaczcie, jak ten tusz na rzęsach wygląda. Moim zdaniem jest świetnie. Jak uważacie? Wow. Myślę, że on będzie takim fajnym tuszem na co dzień. On też jest nieobciążający na rzęsach i teraz możecie sobie zobaczyć efekt bez tego tuszu oraz z nim, takie porównanie. Jedyne, z czym się nie zgodzę, że on zapewnia taki efekt sztucznych rzęs. Jak dla mnie to jest taki efekt po prostu bardzo dobrze podkreślonych rzęs. Są one faktycznie wyraźne. Dodał im też tej objętości i je wydłużył, bardzo ładnie rozdzielił. Jak na razie nie mam większych uwag, zobaczymy sobie, jak to będzie po czasie. I przejdźmy sobie teraz do największej gwiazdy naszego dzisiejszego filmu, czyli do tego podkładu w tincie. Ogólnie wydaje mi się, że tinty będą w najbliższym czasie bardzo popularne, bo to już jest nie pierwszy tego typu produkt,
który się ostatnio pojawił. I mnie to cieszy, bo formuła tintu mi bardzo odpowiada. I teraz Wam powiem, czym jest tint. Jest to coś pomiędzy lekkim podkładem a kremem BB, który ma dawać nam dosyć takie naturalne wykończenie, lekkie krycie i efekt świetlistego wykończenia na naszej twarzy. Czyli mamy mieć tutaj zapewniony bardzo naturalny efekt. I takim produktem jest właśnie ten nowy podkład z Maybelline, który sobie dzisiaj sprawdzimy, Superstay Skin Tint. I uwaga, bo teraz zaboli, jego normalna cena to 77 zł. Ja kupiłam go natomiast na promocji za 54 zł i jest u nas dostępnych 8 odcieni, ale normalnie jest ich więcej. Ja wzięłam sobie odcień numer 06. Ma on stanowić alternatywę dla typowego podkładu. Według producenta ma zapewniać długotrwałe krycie, pielęgnację oraz efekt promiennej cery. Skin Tint to pigmenty dopasowujące się do koloru naszej skóry, a zawarta w nim witamina C pomaga ją rozświetlić. Ma zmniejszać widoczność przebarwień i ujednolicać kolory, dając efekt naturalnego wykończenia. Jest on zamknięty w szklanym opakowaniu z pipetką i ogólnie śmieszny fakt, bo testuję Wam teraz jeszcze inny podkład, który ma bardzo podobne opakowanie, więc nie wiem, czy teraz będzie jakiś trend na opakowania z pipetką. Nie wiem, ale zbyt dużą fanką takich opakowań nie jestem. Jak się mu bliżej przyjrzę, to jestem w stanie dostrzec, że on ma takie rozświetlające drobinki w sobie. Jeżeli chodzi o jego konsystencję, to jest ona bardzo rzadka, bo zobaczcie, jak to w tym momencie wygląda, jak nałożyłam go na gąbeczkę. On po prostu spływa. Jest tak rzadki. Ale właśnie z czymś takim mi się tinty kojarzą i oczywiście możemy go nakładać palcami, możemy go nakładać pędzlem, możemy go nakładać gąbką, w zależności od tego, jak lubicie. Ja sobie dzisiaj akurat nałożę go gąbką. I przechodzimy do aplikacji i co pierwsze mi się rzuca w oczy, może nie w oczy, a w nos, to jego dosyć intensywny zapach. Pachnie on dosyć mocno, ale zobaczcie, w jak bardzo ładnym stopniu on sobie poradził z wyrównaniem zaczerwienień. On faktycznie zapewnia taki efekt bardzo naturalny i lekko rozświetlający. I serio, idealnie stapia się ze skórą. I to jest też produkt, od którego nie powinniśmy wymagać bardzo dużego krycia, ponieważ to krycie ma być lekkie, naturalne i takie też ono jest. Odcień, który ja mam, czyli ta 06, jest dosyć ciepła. Ja się długo zastanawiałam, który odcień wybrać, bo zamawiałam go przez internet, tak jak mówiłam, przez stronę Hebe i nie widziałam, jak one wyglądają, wiecie, na żywo. I tak się zastanawiałam między 6, 6,5, bo też był chyba dostępny. I koniec końców wzięłam właśnie tą 6. Moja nienawiść do pipetek i ich działania rośnie z każdą chwilą. Ja się bardzo cieszę, że tego typu produkty się w końcu zaczęły u nas pojawiać, bo mi ich bardzo brakowało. I to, co Wam się na pewno teraz też rzuca w oczy, to to, że on troszeczkę ściemniał, więc ja sobie go poza kamerą nałożę też na szyję. A teraz na przebitkach możecie zobaczyć sobie efekt bez tego produktu oraz z nim. Jak dla mnie ten efekt jest po prostu przepiękny. Oprócz tego, że on ma bardzo takie naturalne to wykończenie, to też przepięknie wygładził strukturę skóry. Oprócz tego jest absolutnie niewyczuwalny na twarzy i przepięknie się z nią stopił. Też niczego nie popodkreślał. Wiadomo, jeżeli mamy tutaj jakieś niedoskonałości, to one będą przebijać, bo tak jak mówiłam Wam, jest to produkt o bardzo niskim kryciu. I nie taki jest też jego cel. Wykończenie jest faktycznie takie lekko rozświetlające, ale nie jest ono też takie mokre, jak dla mnie bardzo ładnie on na tej skórze zastygł. Aplikacja na twarz jest ogólnie bezproblemowa i bardzo szybka. Jedyne, co budzi tutaj moją wątpliwość, to ten jego bardzo intensywny zapach, ale po nałożeniu na skórę jest on już niewyczuwalny. I też nie wygląda on sucho. Słuchajcie, zauważyłam, że ostatnio robi się jakiś turbo szał na kosmetyki z różowym kolorem. Widzę je dosłownie wszędzie. I są to pudry do twarzy, pudry pod oczy, korektory. Ja akurat mam dzisiaj różowy korektor. Jest on Wam na pewno wszystkim bardzo dobrze znany, bo jest to ten korektor z Maybelline. Ja już go miałam, ale nie w tym kolorze, więc uległam mojej ogromnej ciekawości i kupiłam go do testów. Jest to korektor Maybelline Instant Anti-Age Eraser w odcieniu 05 i to dokładnie chodzi o ten odcień. Jak możecie zobaczyć, on jest centralnie różowo-brzoskwiniowy. I ogólnie korektor w takim odcieniu ma nam na przykład rozjaśniać okolice pod oczami. I uznałam, że go sprawdzimy sobie. Kosztował on mnie około 30 zł na promocji, a normalnie jego cena to chyba 60. Ja się zatrzymałam, jak normalnie kosztował chyba około 40 zł, ale okej. Przejdę sobie teraz do zaaplikowania tego produktu na te okolice pod oczami i on jest centralnie różowy, no hit. Powiem Wam, że bardzo ciekawie to wygląda, na pewno inaczej niż to, co zazwyczaj stosuję na te okolice pod okiem. Przejdę sobie teraz do wyblendowania go i ogólnie jest to korektor o takim niższym stopniu krycia. Ja nie uważam, że on jest Wam w stanie zakryć jakkolwiek większe cienie pod oczami. On jest taki bardziej naturalny, ale pod tą okolicą wygląda bardzo dobrze. A skąd to wiem? Ponieważ kiedyś był to jeden
jeden z moich ulubionych korektorów. Nawet pamiętam, że wspominałam o nim w jednym z pierwszych filmików z serii Top 5, który chyba nie wiem, czy jest jeszcze na kanale, być może już go nie ma, bo go ukryłam. Tak mi się wydaje, bo potem nagrywałam aktualizację i chyba zarchiwizowałam ten pierwszy. Ale zobaczcie sobie teraz na różnicę pomiędzy okiem, pod którym jest ten korektor i okiem, pod którym tego korektora nie ma, że tutaj zdecydowanie bardziej jest ta okolica rozjaśniona, wygląda bardziej świeżo i tak promiennie. Widziałam, że bardzo dużo osób też nakłada ten korektor nie tylko na te okolice pod oczami, ale też na przykład na czoło, żeby je tak trochę rozjaśnić, albo na brodę. Ja jednak dzisiaj skupiam się na tej okolicy pod oczami i o mój Boże, czemu ja o tym wcześniej nie wiedziałam. Teraz na przebitkach możecie sobie zobaczyć efekt bez tego korektora oraz z nim. Ta okolica wygląda tak świeżo, rzeźko i faktycznie jest ona rozjaśniona, przez co wygląda na jeszcze bardziej wypoczętą niż jest w rzeczywistości. Więc ekstra, bo bardzo podoba mi się ten efekt różowego korektora pod oczami. Poza kamerą nałożyłam sobie bronzer, puder oraz pomalowałam usta konturówką i możemy przejść teraz do dwóch ostatnich kosmetyków, które mam dla Was w tym dzisiejszym teście. Obydwa są z L'Oreala, pierwszym z nich jest róż do policzków. Nazywa się on Blush of Paradise, jego cena to 72 zł i mam go w odcieniu 03. Ma on dawać efekt zdrowo wyglądającej cery, być łatwy w aplikacji, a w jego składzie znajdziemy olej kokosowy, masło kakaowe i masło mango. I ten róż bardzo delikatnie pachnie owocami. Jeżeli chodzi o jego odcień, to jak możecie zobaczyć, jest on taki lekko różowo-brzoskwiniowy, trochę koralowy. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o L'Oreala, to mam taki swój jeden ulubiony róż od nich i on się nazywa Life's a Peach. Chyba już nie jest ogólnie dostępny, a może jest w jakichś drogeriach internetowych czy coś takiego. I zobaczcie, jak wygląda jego opakowanie w porównaniu do tego nowego. No swoje to on ze mną przeszedł zdecydowanie. Ale dzisiaj sprawdzimy sobie ten nowy róż, to znaczy nowy jak nowy. Dla mnie jest to nowość, bo na rynku to jest on już chyba od jakiegoś czasu. No i daje taki bardzo naturalny efekt na policzku. I faktycznie ta jego aplikacja jest taka bezproblemowa i na pewno jeżeli chodzi o pigment, to nie jest on taki, że jesteście w stanie sobie nim zrobić krzywdę, ponieważ możecie użyć go mniej, możecie użyć go więcej w zależności od waszych preferencji i tego, co chcecie uzyskać na twarzy. Teraz możecie sobie zobaczyć na przebitkach efekt, jaki on zapewnia. Uważam, że jest on bardzo naturalny i taki uniwersalny. Prześlicznie on wygląda, no i tak jak mówiłam, to nie jest taki róż o typowo matowym wykończeniu, raczej jest on rozświetlający, ale co mu trzeba przyznać, to że naprawdę bardzo ładnie komplementuje skórę. I ostatnia w naszym teście jest pomadka do ust L'Oreal Color Rich z serii Nude Intense. Mam ją w przepięknym odcieniu 172. Jest to taki idealny nudziak. Kosztuje ona około 80 zł, ale ma naprawdę przepiękne i bardzo eleganckie opakowanie. I przepięknie pachnie, jak jakieś drogie perfumy. Ona ogólnie jest wzbogacona olejkiem arganowym i ma zapewniać efekt takich jedwabistych ust. Więc przejdźmy sobie do aplikacji jej. Ja bardzo dawno nie używałam pomadek w takiej właśnie klasycznej formie, właśnie takiej, ale taka forma też jest jak najbardziej w porządku. Jak możecie zobaczyć, ten odcień jest taki lekko ciepły, no i wygląda po prostu na ustach przepięknie. Jeżeli szukacie jakiegoś nudziaka, to myślę, że ten by Wam się spodobał. Jeszcze bardzo podobał mi się odcień 171, też był bardzo konkretny. To nie jest taka pomadka, która Wam na ustach zastygnie, jednak jestem bardzo ciekawa, jak ona długo wytrzyma. Zobaczymy sobie to oczywiście w teście trwałość. Ja jestem bardzo zadowolona z tego koloru oraz z tego, że ona zapewniła tym moim ustom takie nawilżenie i nie wyglądają one sucho. Kochani moi, przetestowaliśmy wszystkie kosmetyki. Jak na razie jest naprawdę rewelacyjnie, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało po całym dniu. Dlatego też na chwilę obecną się z Wami żegnam i widzimy się wieczorem na podsumowaniu. Hejka, witam Was już wieczorem. Podsumujemy sobie kosmetyki, które dzisiaj testowaliśmy i zaczniemy od tuszu do rzęs. Ma bardzo dobry poziom czerni, nie osypał się po czasie pod okiem, ani też nie odbił. Świetnie unosi rzęsy i je rozdziela, dodaje im objętości i lekko wydłuża. Przez cały czas jak go testowałam, był bardzo komfortowy i też nie obciążał rzęs. Ogólnie grudek on nie robi, ale uważam, że dwie warstwy to jest taki maks. Przy większej ilości myślę, że już by był tutaj efekt sklejenia, nie tylko rzęs, mogłyby się też pojawić grudki, ale ogólnie ten tusz oceniam na taką 4 z plusem. Przejdźmy sobie dalej i omówmy sobie teraz Skin Tint. Boże, jestem nim zachwycona. To jak on przepięknie wygląda, nawet po całym dniu, to jest po prostu coś niesamowitego. U mnie siadło to konkretnie. Idealne na co dzień uważam, że on będzie. Jest lekki, niewyczuwalny. Przypomina mi trochę jeden z moich ulubionych podkładów z Diora. Dokładniej mi chodzi o Dior Backstage, tylko ten z Maybelline ma mniejsze krycie. W dobrym stopniu wyrównuje zaczerwienienia, z większymi może sobie nie poradzić, tak samo jeżeli chodzi o niedoskonałości. Wykończenie ma on takie lekko rozświetlające. Wiadomo, już pod koniec dnia tutaj się troszeczkę bardziej wyświeciłam. Jednak na początku dnia też były bardzo ładnie wygładzone pory. Już tak pod koniec są one zdecydowanie bardziej
bardziej widoczne. Trwałość jest naprawdę dobra, zszedł on w sumie tylko z nosa. Faktycznie zapewnia on efekt takiej promiennej cery. Mamy też dużo odcieni do wyboru i zaznaczę wam tutaj to, że on trochę ciemnieje, więc na to warto zwrócić uwagę przy doborze koloru. Z takich troszeczkę większych minusów tego produktu to na pewno to, że ma on dosyć intensywny zapach, ale po nałożeniu jest on już niewyczuwalny. Jednak też wiem, że niektórych ten zapach mógłby drażnić. Jeszcze z takich minusów to jest chyba jego cena, bo 77 zł w normalnej cenie to jest, kurczę, trochę dużo. Więc jeżeli go już stosowaliście u siebie, to też możecie się podzielić opiniami. Ja tutaj mówię, jak to jest u mnie na cerze mieszanej i naprawdę jest bardzo dobrze. Czas na omówienie teraz tego różowego korektora. No w miłości jestem do tego odcienia. Naprawdę wygląda on przepięknie. Serio liczę, że będzie teraz więcej takich produktów, bo ten kolor daje naprawdę taki efekt aż upiększenia, bym powiedziała. Świetnie rozjaśnia te okolice pod oczami, sprawia, że wygląda ona na taką świeżą i wypoczętą. Ten korektor sam w sobie ma takie krycie bardziej naturalne, z większymi cieniami on pod oczami na przykład sobie nie poradzi, ale za to ma bardzo dobrą trwałość, nie waży się i nie wchodzi w zmarszczki. Więc różowy korektor jak najbardziej top i jeżeli macie do polecenia jeszcze jakieś inne różowe korektory, to proszę dać znać w komentarzach. A teraz słów kilka powiemy sobie na temat tego różu z L'Oreala. Ma dobry pigment, możemy sobie stopniować jego intensywność i trudno sobie nim zrobić krzywdę. Daje efekt z lekkim takim złotym rozświetleniem na policzku, więc nie jest to produkt taki typowy matowy. I też to, co jest fajne przy tych różach z tej marki, to ja zauważyłam, że one nie tracą na swojej intensywności w ciągu dnia i jak najbardziej mi się on podoba. I na koniec pomadeczka. Jej opakowanie i kolor są przemocne. Opakowanie jest piękne, takie luksusowe, eleganckie, przepięknie będzie wyglądało w torebce. Jeżeli chodzi o kolor, jest naprawdę uniwersalny. Ma ona satynowe wykończenie i jest dosyć kremowa i ma taką standardową trwałość jak na pomadki tego typu. Zapewnia bardzo fajne uczucie nawilżenia ust, też aplikacja jest bezproblemowa. No i w ciągu dnia trzyma się na miejscu i nie rozmazuje. I co jest też istotne, ona się bardzo równomiernie zjada. I jest też bardzo komfortowa, to chyba jest ogólnie moja pierwsza pomadka z tej serii, ale chętnie skusiłabym się jeszcze na ten odcień 171, bo jest naprawdę, naprawdę dobra. I cudnie się prezentuje na ustach. Dajcie mi, kochani, znać, co z tego testu zainteresowało was najbardziej, a z mojej strony jest to już wszystko i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa! Mua.